Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, alergiczny Pixel. Trzeba będzie na serio ogarnąć kichanie, jakie na 100% nastąpi w tym nagraniu. A to jest kolejny odcinek Let's Play Shadow the Hedgehog na Expert Modzie. Oczywiście Resume i mamy Death Ruins. Będziemy grać w Death Ruins i mam nadzieję, że będzie fajnie. Więc nie pamiętam, jaki był ostatni poziom, ale to jest poziom, jaki mamy, i to jest jedna z moich ulubionych muzyk w tej grze. Po prostu jest epicka. I nie mam w sumie nic więcej do powiedzenia poza tym, że jest epicka, ale... Tylko... Nie wiem, co to się stało. Chyba miałem coś zrobić, coś... Chyba miałem zeskoczyć z tego... dobra, to już to w sumie ma sens. Nie. O, dobra. Nie pamiętałem, że mogę z tego zejść. Wow. Okidoki. Jak się gra? W sumie nie ma o czym tu opowiadać, tak zbytnio. Poza tym, że nagrywam to w weekend. To jest jeden z filmów, który nagrywam w sumie bardzo późno, bo Shadow'a nie nagrywałem razem z tymi wszystkimi filmami, jakie widzieliście na razie, czyli Spyro, Sonic Forces, Ratchet, Sonic Battle. Nie, nagrywam to znacznie później, bo uszkodziła mi się wirtualna karta pamięci. Z tym PS2 są same problemy, po prostu przy jego modowaniu było problemy, teraz tutaj są problemy. No cóż, ale mam nadzieję, że to naprawię i będzie fajnie. Bo naprawdę nie mam zamiaru nic bardziej przy tym robić wielkiego. Mam nadzieję, że dysk mi się już uszkadza, bo mnie chyba szlak trafi, jak się okaże, że to dochodzi o dysk, że będę musiał nowy kupować albo coś, bo przyznam szczerze, że już nie powiem, ale nie wierzę. Bo jeśli to będzie mi na dysku, to ja nie krzanie się nawet z dyskami twardymi, czyli HDD, tylko biorę po prostu od razu dysk SSD i po prostu adapter biorę. To już jest jakiś żart w tym momencie. Jeśli będę musiał wymieniać dysk, bo ten się... Chociaż gry normalnie działają na tym w ogóle, nic się nie dzieje z nimi, więc nie wiem. W ogóle trzy zrobiłem, fajnie. Okej. Pani ogólnie mi się też podoba design tego poziomu, że bardzo on propsuje, jak używa się... nie wiem, czy to się tent. Jak się... What the hell? Bardzo propsuje, jak się... dobra. Jak się używa... tego, no... No co to się używa, no? Ludzie? No tych railów, co wygląda trochę jak krew, ale to nie jest krew, tylko to trochę wygląda. No, to wiecie, o co chodzi. Teraz myk, lecimy tu i kolejna scena, kurde. Przez te lupy, śmiech wielkie, zarąbiste, kozackie, w ogóle nie wiem co mówię, po prostu przez tą alergię jestem jakiś zakręcony osób. Znaczy ostatnio, naprawdę staram się nie kichać. A to jest wielkie zadanie obecne. Zapisuj, żebym właśnie nie musiał tego powtarzać. Ark! The Ark! Dodatkowo. Poziom 5. Czyli w sumie... O boj, to jest on. To Krim jest, okej. Tak nie poznałem głosu, bo mam trochę głosy z jakiegoś powodu ciche.
I teraz pytanie ze 100 punktów. Czy ja tu muszę niszczyć te generatory mocy, czy mogę po prostu przejść poziom neutralnie? Chyba jednak neutralnie mogę przejść. Halo? Halo? Okay. Ten poziom będzie prosty. Jak nie muszę cały czas się wpierdzielać w... I muszę się cały czas wpierdzielać w te generatory mocy, to wszystko będzie zrobić po prostu. Jak muszę tylko tym latać, tak naprawdę. Okidoki. Stuczkę. I pamiętam, czy może się zmienić jakiegoś takiego mocy? Chyba nie. Okej, tu będzie teraz. O, teraz będzie spadek FPS-ów wielki. Bo wszystkie naraz zaczęły strzelać. Nie jest tak źle. Na moim let's play to było dużo gorzej. A jak będziemy robić V2 w wersji Xboxowej, to mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Bo już trochę poprzechodziłem sobie wersji Xboxowej i. No. Nie będę was okłamywał, zdecydowanie widać. Postęp i to była moja jedna droga, tak? Nie ma już innych. Okej, więc idę tu. Idę po prostu tą stroną. Pyk, ej. Mogę prosić o moją podwózkę, by się przydało. Chyba tak trochę. A. Musimy nie wybuchać na mnie. Houston? I think we have a problem. Mogę zobaczyć kogoś przy okolicy. To chyba nie powinno. Albo się zabijam, albo. Wiesz, w sumie, jakbym tak zniszczył ten. Coś by się zmieniło? Nie. No to może po prostu. Chociaż. Spróbuję jeszcze tak zniszczyć. Okej, i teraz coś powinno się stać, chyba. Panno. Nie pamiętam. Czy to nic powinienego? Nie, a więc. O, mogę tak sobie zrobić. Mogę teraz zrobić tak. I czy się zespawnuje coś? Nie. To będzie długi odcinek. Ale że jak? Że ja mam go... Ale to chwila, to ja mam tak zrobić? Nie ogarniam. Chyba pójdę po prostu normalną drogą. Więc Tom. A kurde, wymierzyło się. Tutaj co jest bardzo podobną sekcją do tego, co mieliśmy w SA2. Chcę ci powiedzieć, że tu nadal nie jest to miejsce, gdzie mam iść. Że tu nie mogę wejść dalej. To będzie długi odcinek. Dobra, Krim. Zamknij się, bo nie ręczę za chwilę obecnie. Chyba, że... Nie chcę ryzykować, kurde, no. Dobra, już polecę tak. Jak mi się uda, to fajnie, jak mi się nie uda, to dupa. Będę próbował na inny sposób. Więc teraz nie zginę. Co jest... Jest dosyć trudne tym, biorąc pod uwagę, jak to jest bardzo niemożliwe do kontrolowania praktycznie. Ale może mi się uda. Z odpowiednią ilością szczęścia wszystko się może udać. Takie coś, no i tutaj bym nie mógł już przejść, więc okej.
Więc chyba po prostu muszę to przetrwać całe. Co w sumie... ma sens tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że to jest expert mode. Że no, no niby powinienem tak trochę no przejść to całe bez umierania. Tylko nie wiem w takim razie po co nawet krzemić się z checkpointami. Więc lepiej po prostu, znaczy niby tak, no możemy się cofnąć najzwyczajniej w świecie, ale no... jakby nam się nie udało, ale no... Po co w takim razie checkpointy, jak nie mamy... Nie możemy tak naprawdę kontynuować, możemy się tylko uratować i wrócić na początek poziomu. Kolejnego stwora. Co w sumie jest niepotrzebne. Bo już mogłoby no, nas to po prostu zabijać. Też z drugiej strony to jest jakiś, I guess, łatwy sposób na szukanie kluczy trochę. Ule, jak to robi. Tęsknię już za wersją Xboxową. No serio, jak zauważyłem, jak się już raz zagra w lepszą wersję, to już się nie da po prostu tak trochę wrócić. Znaczy można tak w sumie trochę wziąć argument, że halo Pixel, przecież ty grałeś Shadow na GameCube, to w takim razie dlaczego nie zrobiłeś zespoja z właśnie z GameCube'a? Bo mi się tak... Szczerze powiedziawszy, tak by się nie chciało. Wolałem nagrać to z PS2 niż z GameCube'a. Po prostu, no w sumie tak obu preferuję. Ale z jakiegoś powodu jak sobie zagrałem na Xboxie, to tak wolałbym w sumie to nagrywać na Xboxie niż na PS2. Nie wiem, co w sumie czemu tak jest. No kurde, ja bym chciał tak raz po prostu to aktywować, jak już zdobywam to. I my, kurde, nie pykło. Chociaż raz mi się chyba bodajże udało Chaos Control użyć. Perfect. Dobra, perfect. I teraz jaki poziom? Teraz hehe, takie The Doom. I... Airfleet. Co to był za poziom? Czy ja go pamiętam dobrze, czy nie pamiętam dobrze? To jest ten. A, to okej, okay, dobra, to pamiętam. Mr. President, you're late for your tea time with the Chief Cabinet Secretary of Japan. Yes. Almost forget. I'll talk to you later. Kurde, tu pan prezydent się trochę... Taki pentagono. Okej, okay, szanuję Japonki. Spoko, rozumiem. Każdy ma swoje preferencje, panie prezydencie, my wszyscy rozumiemy. No proszę, patrzcie, prezydent... Pan prezydent taki grzeczny, aż nawet taki młody. Jakimś Chief President of Japan. Wspaniale. No, ja osobiście szanuję jej popieram. Muszę jakoś nazwać ten odcinek nawiązujący do tego, tylko jeszcze nie wiem co. Pewnie mój zboczony umysł coś wymyśli, jak już będę montował ten film. Ale muszę to jakoś śmiesznie nazwać nawiązujący. Ten Pixel, ty nie umiesz nic śmiesznego wymyślić. Okej, sorry. Nie musicie być ostatcy źli. No kurde! Ech. No musiałem się tam, bo musiał się zespawnić przede mną. Dobra, myk! I myk! Nawet. I myk! I myk! Kurde, jak driftujemy prawie. Sonic Drift. Halo. Swoją drogą, na już E3 się zbliża i prawdopodobnie coś usłyszymy o Sonic... Super Sonic Racing! I jak usłyszymy coś o Super Sonic Racing i w sumie o Sonic Mania Plus, to dla tych, co nadal czekają na pogadankę moją z Sonic Mania Plus to i w sumie Gnidela, bo chyba dużo ludzi polubiło mój duet z Gnidelem, więc jeśli Gnidel będzie chciał, to po prostu trzasnę sobie z nim pogadankę, jak już będzie po E3, jak już się wszystkiego dowiemy o Sonic Racing, Super Sonic Racing. No. Bo są plotki, a szczerze powiedziawszy nie chcę już tak omawiać plotek, bo tylko tak naprawdę traci wasz czas.
więc tego bym nie chciał. Znaczy nie... Oczywiście no nikt nie daje mi tak naprawdę feedbacku, że no omawiaj plotki czy coś, bo jak omawialiśmy plotki o Sonic Heroes Remaster, to wszyscy po prostu... Jeśli już ktoś komentował na temat Sonic Heroes Remaster, to po prostu, że to by było fajne. Znaczy, to tak, to też jest fajne, że robicie... bierzecie udział w dyskusji, ale no fajnie by było, jakby też był jakiś feedback do tego, co my robimy, więc no. Więc spokojnie, pogadanka jakaś będzie o Super Sonic Racing i Sonic Mania Plus, tylko po prostu planuję to zrobić i zebrać modela Cross Ocean. Zebrać go po prostu po E3, które jest za niedługo, więc spokojnie, bo Sonic Mania też, Sonic Mania Plus nie wychodzi jeszcze tak szybko, no jeszcze z dwa... No półtorej miesiąca jeszcze musimy czekać na Sonic Mania Plus, więc... Więc spokojnie, wtedy wszystko omówimy, i trailer, i leaki nie, to od razu mówię, wiem, że mamy praktycznie już cały Encore Mode zlikowany, ale nie będziemy tego omawiać, bo ja osobiście tego nie widziałem, bo nie chcę sobie aż tak zespoilować, zaspoilerowałem sobie tylko update. Obecność, no, niby tak, Encore Mode nie będzie aż tak coś nowego, ale jednak chciałbym mieć zaskoczenie, jak niektóre poziomy będą zmienione kolorystycznie, chociażby nawet. Więc sobie aż tak tego nie spoileruję. A na moim Discordzie wszyscy normalnie będą sobie rozmawiać o Encore Mode, bo... Tak naprawdę, czym jest Encore Mode, to już wszystko to wszyscy dobrze wiemy, bo zostało nam to powiedziane. A tylko teraz po prostu czekać, jak to będzie wyglądało. Tak już na 100%. Bo ja mam do tego, że tak powiem, cierpliwość. Patrz, moje wyczekiwanie... Czekajcie, w kwietniu miałem PS4. To... Sonic Forces miałem w październiku. Październik, listopad, grudzień. Plus 4, no 7 miesięcy w sumie czekania na Sonic Forces. I ja nie wiedziałem połowy rzeczy tak naprawdę o Forces. No więcej nawet niż połowę. Więc no. Chociaż śledziłem dużo rzeczy o Forces, to akurat nikogo nie śledziłem. A więc Chaos Control. No, trochę mi to przyspieszyło. Halo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myk. Myk. Dammit. Teraz, nie chwilę, przecież ja tu muszę iść. Myk. 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 Halo. Myk. 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 No to już pierwsze kichnięcie do wycięcia. Dobra, teraz jakś tu się skakało. Wydaje mi się, że tu, ale mam za daleko checkpoint, więc nie chcę mi się sprawdzać. Nie, raczej tu. Ha! Dobrze, zapamiętał. I to jest tyle. Jeszcze co nam tam zostało? Teraz chyba będzie The Doom. Perfect. Nie pamiętam, czy jest The Last Wave w Expert Mode. Tak mi to jakoś wyleciało z pamięci. Ale chyba na The Doom się kończy. Raczej się kończy. A, kończę jest, no dobra. Ups, Iron Jungle. Nie mam dokładnej pamięci z tymi poziomami. Yeah. O nie. Well.
dopiero połowa, co? Ja mi się wydaje dłuższa podczas eksperymenta niż jest normalnie. To jest fajne, bo lubię szamę. No a jeszcze nam troszeczkę czasu zostało. Może jak sobie szybko poradzę z tym poziomem, to jeszcze coś tam możemy przejść. Bo ten poziom tak naprawdę nie jest długi. Bo on jest tylko długi jak robi się misję. W sumie jakąkolwiek, jak się robi misję, to jest długi. Nie. No neutral misję, jak się robi to nie jest długie, ale jak się robi jakąkolwiek misję poza neutral, to troszeczkę jest długi poziom. No ale ja nie chcę tego, ja chcę mój Kokogan, żeby dostawać życie. Ej, ale halo, po prostu. Ja chcę życia. A kurde, udało mi się. Ma się te skipy, kurde, wyćwiczone. Oh shit. Myk. I myk. Teraz się brakowało. Na szczęście oni są łatwi, tych dryblasy. Możemy po prostu ich powiedzmy combo. No nie wiem, jak mi okej, ja skończyłem. Ale okej, ja skończyłem. Is this chaos control? Dobra, myk. Myk. Daj tam je chaos control. Jeszcze tylko trochę. Nie. Daj mi to. Aboard the ship! Aboard the ship! Aboard the ship! Dlaczego? Jak się wychodzi ze statkiem? Jak się wychodzi z pojazdu? No nie. To już miałem chaos control prawie. Miałem takie before this is over I'll show you the chaos control. Ale się nie udało. Nie pokazałem wam chaos, znaczy pokazałem w poprzednim poziomie, ale to się nie liczy. To nie jest chaos control, jeśli ja nie powiem, że to jest chaos control. Tak, to już jest w miarę ogarnięte. Halo? Tak się nie bawimy, kurde. O, tu jest kolejne. Fajnie. Ale ja oczywiście nie będę korzystał z tego, tylko ja bym robił takie rzeczy. Wow. Okej, to było niespodziewane. Chcę coś wymyślić, żeby tam się dostać. Chyba nie mogę takich rzeczy robić, co nie? No to może się... Dlaczego tam jest w ogóle... shit. Level design, skoro tam nie mogę się nawet dostać. Why? To nie ma żadnego sensu. Chyba, że z chaos controlbym się tam mógł dostać. To chyba... To wtedy już rozumiem, ale ale tak bez niczego tam... Chyba, że to jest leftover może... Może na przykład starego designu... Expert mode... Oh shit. Oh shit. Dobrze, że tu te niewidzialne pierścienie zostają, bo po prostu miałbym nieźle przerąbane. Jakby tak zastał trochę i nie mógł już wejść w interakcję z nimi i takie ops. Upsi. No i jak ja uwielbiam po prostu spadać po zdobyciu pierścienia. To jest świetne. Perfect. Chciałbym w sumie fajnie by było zobaczyć bossów w Expert Mode. Właśnie ani Sonic Heroes, ani Shadow the Hedgehog nie miały bossów właśnie w Expert Modzie, a szkoda, w sumie chciałbym zobaczyć. Aby na przykład Sonic Heroes to by było dopiero fajne, żeby zobaczyć. Znaczy w sumie... Space Gadget. Oj, to też jest zarąbista muzyka. Też bym właśnie chciał zobaczyć... Znaczy Sonic Heroes Team Battles nie byłyby aż takie inne w sumie niż to co było w normalnych, tylko po prostu I guess miał po prostu... Szybciej by reagowali, ogólnie byliby... Ogólnie byliby szybsi.
ale tak poza tym to nic by to nie zmieniało. Co trochę by było szkoda, mogłoby to jakieś tam urozmaicenie dawać. Bo jest mod, który chyba dodaje właśnie... Znaczy to jest niby taki super, super hard mode. I on właśnie dodaje bossów. Nie jestem do końca pewien, czy Team Battles dodaje, czy są. Ale... Czy... chwila, kto ty teraz mówi? Czekajcie, aż proszę sobie podgłośnić. No nie. Ja chcę wiedzieć, co stał się wujkiem, dziadkiem. To jest generał! O, jak słodko został dziadkiem. I takie, no w sumie chciałem cię zabić, bo byłem tak zdenerwowany wszystkim, bo ja zostałem dziadkiem tydzień temu i no w sumie chciałem cię zaprosić na kolację czy coś. To właśnie tak mi wziął, having you over, no po prostu no chciałem cię zabić, ale teraz zaproszę cię na jakąś tam kolację czy coś. No, nie, po prostu. Generał to jest po prostu best postać w Expert Modzie, jeśli chodzi o jego śmieszność, że tak powiem. No i po prostu nie, jest świetny. Lubię generała jako postać. Goddammit. Możesz trochę się ogarnąć, Shadow? Okej, teraz idziemy tu. I nie, jak ja lubię te sekcje po prostu. Nie są jakieś bardzo ciekawe, ale po prostu ten sam wygląd tej szyny to jest po prostu fajny. Według mnie. Smyk. Omijamy wszystkich przeciwników. Chociaż niby nie powinienem ich omijać. Bo tak to szybciej chaos control będę miał. Ała. To się spawnuje, fajnie. Teraz wezmę sobie jakąś broń. Fajnie. I sobie pozabijam, żeby mieć Chaos Control. Jak tu już zdobędę Chaos Control, to jest bardzo fajne. Dobra, tu nic nie zrobię w sumie. Teraz mii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 
Ale to dużo w ogóle dają. Obcy za Chaos Control. Nie, to znaczy na odwrót, dużo obcy dają do Chaos Control. No to jest, no to jest mój moment. Myk. Ach, jakie trudne. Hej, od tyłu. W sumie ja zawsze, nigdy tak naprawdę nie robię tego w normalny sposób, w sensie, że zajść ich od tyłu i dopiero nawalać w nich bronią, żeby pozbyć się ich tarcz. Tylko robię to po prostu, może nawalam na nich, w nich homing attackiem, żeby zniszczyć ich dość szybko. I to działa. A póki działa, to chyba jest dobre. A i tu by się przydało właśnie Chaos Control. Tu jest wtedy fajnie. Bo nigdy tak naprawdę się to Chaos Control nie kończy. Dobra, smyk. No i lecimy. Ciekawy jestem, czy zdobędę tak klucz. Czy nie zdobędę. Fajnie by było, gdybym zdobył. Może gdzieś w latuce, nie? I... A, zdobyłem, kurde, tak to się robi. Tak to się robi właśnie. I teraz chyba będę miał The Doom. Perfect. Teraz właśnie chyba będzie poziom The Doom. I... Lost Impact.
Wysoko. Przecież... Nie, dobra, ja się nie odzywam nawet już z tymi poziomami. Ale to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku Expert Modes, Shadow the Hedgehog. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się... Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos control!